Jesteśmy na Anfield, gdzie przed chwilą wydarzyły się na pewno rzeczy absolutnie historyczne. Ja mogę to wszystko wam tutaj pokazać. Anfield jest już absolutnie puste, bo minęło mniej więcej 20-25 minut po meczu Manchesteru United z Liverpoolem. I to jest na pewno absolutnie wielkie zwycięstwo Liverpoolu, bo Liverpool w tym sezonie miał bardzo trudne momenty. Miał momenty, w których kibice mogli czuć się sfrustrowani. Od razu sobie przypominam choćby porażkę nie tylko z Realem Madryt, bo Real Madryt i porażka na Anfield to jedno, ale choćby Wolverhampton i porażka 0-3, więc tych momentów bardzo trudnych dla kibiców Liverpoolu, którzy przecież byli przyzwyczajeni przez ostatnie lata, tę kadencję Jurgena Kloppa do tego, że ta drużyna gra o mistrzostwo Anglii, ta drużyna gra o zwycięstwo na wielu frontach, no to dzisiaj za ten trudny czas otrzymali naprawdę może nie tyle nagrody, co po prostu wreszcie mogli się cieszyć, wreszcie mogli świętować wiele goli, bo od tego chyba sobie musimy rozpocząć, czyli 7 goli Liverpoolu. Nigdy w tak wielkich rozmiarach Liverpool nie pokonał w tej wieloletniej rywalizacji Manchesteru United. To jest coś absolutnie historycznego, to jest coś, co nie miało wcześniej po prostu miejsca. I cały ten czas przed meczem był taki, że raczej chwaliliśmy United, raczej zwracaliśmy uwagę na to, że to United jest blisko Arsenalu, że są blisko Manchesteru City, że zdobyli przecież tydzień temu Puchar Ligi Angielskiej i niewykluczone, że włączą się jeszcze do walki o mistrzostwo. Przyjeżdżali na teren, na którym gra im się bardzo trudno, bo grało im się tutaj trudno od wielu, wielu lat. Ostatni raz wygrali w 2016 roku, ostatni gol w roku 2018, ale nikt nie spodziewał się, że to skończy się aż taką porażką 0-7. I tak sobie myślę, że ten mecz pokazał, jak jeszcze długa droga przed Manchesterem United, żeby mieć taką drużynę powtarzalną, bo oni w tym sezonie byli wielokrotnie fantastyczni, odnieśli dużo ważnych zwycięstw, ale dzisiaj kompletnie zawiedli. Zawiedli, jeśli chodzi o odpowiedź, bo do przerwy było tylko 1-0 i mogliśmy, bazując na przeszłości, mogliśmy się spodziewać, że będzie ta odpowiedź od drużyny Manchester United, bo oni w ostatnich tygodniach kilka razy odwracali wynik, choćby w spotkaniu z Barceloną, kiedy zagrali słabą pierwszą połowę, a potem potrafili jednak odwrócić losy spotkania, wygrać 2-1, awansować, wyeliminować Barcelonę z Ligi Europy, też choćby przeciwko Leeds United u siebie potrafili zdobywać bramki i właśnie odwracać wynik. Tam oczywiście był remis, ale też przegrywali wcześniej 0-2. Nic takiego się dzisiaj nie wydarzyło. Kompletnie posypali, rozsypali się w drugiej połowie. To było szokujące, jak momentami bronił Manchester United, a w zasadzie jak nie bronił. Wszystko wpadało do pewnego momentu do bramki De Gea, bo do 5 albo do 6 gola liczba strzałów równała się liczbie goli w Liverpoolu. I to też było ważne z perspektywy Liverpoolu. To była drużyna, która miała najwięcej zmarnowanych wielkich szans w tym sezonie. To była drużyna, która z tą skutecznością miała ogromne problemy. Nawet nie tyle z kreowaniem sytuacji, co z ich wykorzystywaniem. I dzisiaj to się nie powtórzyło. Dzisiaj oni byli bardzo skuteczni. Kiedy tylko pojawiała się okazja na to, żeby zdobyć bramkę, to nawet z takich pozycji nieoczywistych potrafili trafiać. Po raz pierwszy od 1908 roku zawodnicy Liverpoolu, 3 zawodników Liverpoolu zdobywa 2 bramki w jednym spotkaniu. Wielki wieczór Kodiego Gakpo, wielki wieczór Nuneza, do tego Salaha. Salaha, który zostaje przy okazji najlepszym strzelcem w historii Liverpoolu w Premier League. Dlatego myślę, że ta skuteczność i to, że nie potrafił znaleźć zupełnie żadnej odpowiedzi Manchester United, to były takie naprawdę obrazki, które zapamiętam na bardzo długo. Był taki moment, kiedy Bruno Fernandes próbował odebrać piłkę Bajceticzowi. To już było przy wyniku 5, może 6-0. Nie udało się tego zrobić. Po czym już nawet nie miał ochoty za bardzo rywalizować. Nie miał ochoty na to, żeby dobiec do rywala, doskoczyć. On już odpuścił. On już tylko popatrzył, jak odbiegł Bajceticz i to był koniec. A piłkarze Liverpoolu czuli, że ten stadion żyje, że ten stadion, było zresztą skandowane na Anfield. Chcemy 5, chcemy 6, chcemy 7 i oni chcieli jeszcze potem nawet oczywiście 8. Myślę, że też kibice, piłkarze Liverpoolu czuli, że są coś winni kibicom, że to powinna być taki wieczór, może troszkę odkupienie. Oczywiście ten sezon no dla nich nie będzie mistrzowski, dla nich nie będzie zakończony tytułem. W Lidze Mistrzów też jest strasznie trudna sytuacja i te szanse na odrobienie strat są absolutnie minimalne, ale takimi wieczorami, chociaż w pojedynczych momentach, są w stanie sprawiać, że
Kibice dzisiaj świętowali, kibice czuli się dzisiaj fantastycznie i oczywiście oprócz tej ofensywnego trio Liverpoolu, czyli Salah, czyli Gakpo, czyli Darwin Nunes, to jeszcze musimy pochwalić wielu innych zawodników. Jordan Henderson też taki wybór, nie powiem nieoczywisty, bo to jest piłkarz, który przez wiele lat stanowi o sile Liverpoolu, ale choćby Bajcetic zaliczał ostatnio lepsze mecze, rósł wyraźnie w ostatnich tygodniach. Stefan Bajcetic stawia dzisiaj na Jordana Hendersona i on wiele razy odbiera piłkę, rozpoczyna akcję i to też ma swoje znaczenie. Fabinho to jest też kolejny zawodnik, który ma ogromne znaczenie dla Liverpoolu. Wiele przechwytów, wiele odbiorów, bardzo aktywny w doskoku, w przeszkadzaniu rywalom, dlatego ta środkowa linia Liverpoolu jeszcze z Elliotem, którego tutaj też musimy wymienić, wyglądała dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I boki obrony, szczególnie Robertson, to pierwsze podanie do Gakpo, to otwierające, jakby otwierający gol w tym spotkaniu, no to była poezja. To naprawdę to, jak znalazł linię podania, to jak to sobie wymyślił Robertson, to jest kolejny przykład na to, że nadal mają wielkie możliwości piłkarze Liverpoolu, bo oczywiście już wielokrotnie skreślano tę drużynę. Ona dała do tego kilka powodów, natomiast widać, że ta jakość, te możliwości nadal są ogromne. Trent Alexander-Arnold też dosyć dobrze w defensywie, może nie tak spektakularny, jeśli chodzi o to, co z przodu, ale tak jak Robertson, ale też dał dzisiaj radę. No i Konate oraz Van Dijk. To myślę, że na tę ostatnią część sezonu, w którym Liverpool będzie gonił czołową czwórkę, oni należą do Ligi Mistrzów, tak mówią piłkarze. My należymy do tych rozgrywek, my chcemy w nich grać i myślę, że to też będzie bardzo istotne. Właśnie to, że jest Konate, to, że jest Van Dijk, on jest wreszcie zdrowy. Zdrowy jest też Konate w takim zestawieniu jak dzisiaj, czyli Alexander-Arnold, czyli Konate, Van Dijk, a także Robertson. Ta linia obrony zagrała dopiero po raz drugi w tym sezonie Premier League. Oba te mecze wygrali z Tottenhamem na wyjeździe, a także u siebie z Manchesterem United, więc wracają jeszcze, przecież były zmiany, wszedł Firmino, który wiadomo, że po tym sezonie odejdzie z klubu, ale na pewno chce zakończyć tę piękną karierę na Anfield też świetną formą i tym, że jeszcze coś dołoży, jeszcze chociaż pozwoli zakończyć Liverpoolowi ten sezon w czołowej czwórce. Wrócił Jota, zaraz zdrowy będzie Luis Diaz. Więc naprawdę taki wieczór optymizmu i też historyczny wieczór dla fanów Liverpoolu. A dla kibiców United? No na pewno pewien znak zapytania, bo dużo mówiliśmy o tym, jak świetnie się rozwija ta drużyna. Słusznie to mówiliśmy, bo oni naprawdę grali bardzo dobrze dotąd. Zdobyli też Puchar Ligi Angielskiej, ale dzisiaj no na pewno będzie miał o czym myśleć Erik ten Hag. Najwyższa oczywiście porażka dla niego w roli trenera, chociaż przegrywał też już 0-4 choćby z Brentford. Będzie miał o czym myśleć, taki znak, że jeszcze troszkę. Co prawda graliśmy lepiej, jesteśmy blisko czołówki, ale myślę, że to, co się dzisiaj wydarzyło na Anfield, zostanie w pamięci wszystkich. Kibiców Liverpoolu, piłkarzy, Kloppa, Erika ten Haga, kibiców United, którzy opuścili już sektor gości w dużej mierze przy czwartym, piątym golu. Oni nie chcieli tego oglądać. Myślę, że nikt związany z Manchesterem United nie chciał tego oglądać, ale byliśmy dzisiaj świadkami absolutnie historycznych scen na Anfield, z którego Was serdecznie pozdrawiam.